Witajcie kochani na kolejnym grzybobraniu. No i dzisiaj zobaczymy, czy uda mi się znaleźć chociaż jakiegoś grzybka jadalnego. Trochę popadało. No i przyjechałam zobaczyć w moje miejsce kurkowe. Czy w ogóle uda się chociaż jakąś jedną kureczkę znaleźć? Ale już dzisiaj to jest jesień pełną parą. O kurde. Zobaczcie, jeszcze jakieś zostały kureczki. Ciekawe, czy one teraz urosły po tym deszczu? Czy już wcześniej były? Trochę jedna pogryziona. No, ale te... Widać, że młode kureczki dopiero co wyszły. I tu jeszcze jakaś. No. To ci niespodzianka. Że jeszcze parę sztuk kureczek się znalazło. Komar już mi brzęczy koło ucha. No i jeszcze się porozglądam, może coś wyrosło nowego. No i zobaczcie. Jeszcze jakieś kolejne kureczki. Takie maluszki. O, tamto już zjadło coś konkretnego. Ale może ich zostawię, może urosną. O kurde, a obok tutaj większa. O, nawet dwie. To może dzisiaj uda się jakiś sosik zrobić. Coś ostrości nie mam. Albo z jajeczniczką będą kureczki. Dawno nie było. I kolejny jakiś maluszek. No i tutaj większa. Powiem wam, że myślałam, że już nie będzie żadnej kureczki. A tu jednak jeszcze po tym deszczu coś się pokazuje. Niewiele, ale coś jest. Dobry znak. Następne maluszki. Tam żuczek zaraz przyjdzie podjeść sobie kureczki.
znakomity chyba dzisiaj. Najpiękniejszy. No i jeszcze tutaj dwie. Jeszcze jedna, ale mi dzisiaj zrobiły niespodziankę kureczki. Kurde, jakaś chmura tu wisi nade mną. Momentalnie ciemno się zrobiło. Chyba mnie zleje. Na razie deszcz nie pada. Ale może zlać. Zlać dupkę. No i dobrze, niech trochę pada. To może jakieś inne grzybki będą się pokazywać. Niech się już zaczynają prawdziweczki. Podgrzybeczki. Już kochani, niedługo. Wrzesień za pasem. Za parę dni. Wakacje się kończą. To niech się chociaż zaczną konkretne grzybki. Ale dzisiaj i tak jestem pod wrażeniem, że parę kurek udało się znaleźć po takich suszach. Miesiąc taka była susza u nas. Wczoraj padało. Dzisiaj też z rana trochę popadało. Może teraz coś już popada. Jak będzie padać na raty i cieplutko będzie. To może jakaś grzybnia wytworzy się nam. Jakaś konkretna. Prawdziwkowa. Czas najwyższy, jak już wrzesień za pasem, to już by w końcu coś się mogło ruszyć. A tych grzybków mimo suszy, to ich pełno. Nie brakuje. Twarde. A jak się przekroi, to w środku jest taki czarny.
No i jestem na czerwonych kozaczkach. Ale na razie nie ma po tej suszy. Troszkę tam popadało. Ale to może później coś urośnie. Ale liście już spadają. I tak się ochłodziło. Jeszcze takie grzybki udało mi się znaleźć na pniu. Ale nie wiem, co to za grzybki. Tam na końcu też jakiś jeden jest. No na pewno niejadalne.